Poranna loża radiowa. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy i witam mojego gościa, dr Danuta Witkowska z Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego. Dzień dobry, pani Dzień doktor. Dobry. Dzisiaj wykład otwarty wieczorem, wykład otwarty online oczywiście, bo mamy pandemię, a dzisiaj wchodzą jeszcze mocniejsze obostrzenia. Wykład pod tytułem Wirus czy szczepionka? Organizowany po to, żeby popularyzować wiedzę naukową, tą prawdziwą, a nie te fake newsy i żeby z tymi fake newsami walczyć. Tak. Będziecie panie, bo pani będzie nie jedyną wykładowczynią, mówiły między innymi o skutkach szczepionek i skutkach choroby na koronawirusa, więc takie trochę, co wybrać, tak? Czy lepiej się zaszczepić, czy lepiej zachorować? Tak, jakby ten nasz wykład ma na celu jasne przedstawienie, w jak najbardziej jasny, prosty sposób, przedstawienie faktów dotyczących koronawirusa i faktów dotyczących szczepionek. Postaramy się zrobić to w taki jasny i zwięzły sposób. No i następnie też chcemy przedstawić właśnie, jakie są skutki czy ryzyka związane z przejściem choroby koronawirusowej, a jakie jest ryzyko zaszczepienia się, po to, by ludzie mogli dokonać mądrego wyboru. A jakie jest ryzyko zaszczepienia się? Ryzyko. Nie powiedziałabym może ryzyko, bo jest to kwestia tego, czy chcemy właśnie ryzykować przejście choroby. Może w ten sposób. Tutaj ryzykujemy przejście choroby, jeżeli się nie zaszczepimy. Natomiast rzeczywiście po wzięciu szczepionki mamy dużo skutków, możemy mieć dużo skutków ubocznych, jednakże tak naprawdę te podstawowe rzeczy, które nas dotykają, to nie są skutki uboczne, tylko to jest reakcja naszego organizmu na tą szczepionkę, czyli gorączka, jakieś ból głowy, takie rzeczy. Ja nie traktowałabym tego nawet jako skutek uboczny. To nas informuje, że nasz organizm w tym momencie przygotowuje się do walki, tak, z koronawirusem, namnaża te przeciwciała. Rzeczywiście zdarzają się w bardzo, bardzo rzadkich przypadkach jakieś gorsze skutki uboczne, jednakże jak Państwo by sobie poczytali ulotki jakichkolwiek leków, które mamy właśnie w apteczce. Takich podstawowych leków. Takich podstawowych, na przykład przeciwbólowych. No to niestety w tych przypadkach 1 na 100 tysięcy takie same powikłania mogą być, bo każdy organizm jest inny i każdy może zareagować w sposób nieprzewidywalny. No wie pani, ale ja się sama spotkałam z takimi głosami, że te szczepionki to nie wiadomo jaki skutek wywołają w naszym organizmie na przestrzeni, nie wiem, 5 czy 10 lat, czy za 2 lata nawet, bo one są nie do końca przebadane, bo za szybko zostały wprowadzone na rynek. Tak mówią ci, którzy szczepić się nie chcą. Te szczepionki, które są wprowadzone teraz na rynek, u nas na przykład w Polsce, które są dostępne, one są chyba najbardziej przebadanymi szczepionkami, jakie do tej pory były, ponieważ i wciąż te badania trwają, wciąż trwa bardzo silny monitoring. Gdzieś na stronie organizacji zajmującej się, właśnie takiej organizacji zdrowia z Ameryki, wyczytałam, że ta szczepionka, która w tej chwili jest tam jakby podawana, jest właśnie najbardziej w historii monitorowaną, sprawdzaną szczepionką ze względu na to właśnie, co się dzieje, na tą pandemię, różne obawy społeczeństwa. A jeśli chodzi o sam rodzaj szczepionki, czyli ta szczepionka mRNA, ta, która bazuje na materiale genetycznym, to prace nad taką szczepionką trwały już od ponad 20 lat. I kiedy wybuchła pierwsza epidemia związana z koronawirusem, to było w 2003 roku. W 2002 pojawił się ten wirus i pojawiła się epidemia w 2003 roku, chociaż nie na taką skalę, nie przerodziła się w pandemię, to te prace ruszyły na tą szczepionką taką pełną parą, ale ponieważ ona ucichła bardzo szybko, no, skończyło się finansowanie i nie było potrzeby dalej kontynuować prac, więc to nie jest tak, że to było od zera, to już jakby podwaliny pod tą szczepionkę zostały ustanowione już dużo, dużo wcześniej. Mówi pani o tym, że 20 lat temu zaczęły się prace dotyczące szczepionki na koronawirus. Bo koronawirus to w sumie nie jest nowy wynalazek, tych koronawirusów jest mnóstwo. To znaczy szczepionki tego typu, żeby korzystać właśnie z materiału genetycznego. Na koronawirusa, no to w tym 2003 roku, kiedy ta epidemia wybuchła, konkretnie na ten rodzaj wirusa. Wybrać chorobę czy wybrać szczepionkę? No, na to pytanie odpowiemy na naszym wykładzie dzisiejszym wieczorem. Te wykłady są organizowane przez Uniwersytet Opolski od października tego roku, w każdą trzecią środę miesiąca, tak, wykłady otwarte. Wyczytałam na waszej stronie, na stronie Uniwersytetu, że one są robione po to, żeby popularyzować wiedzę naukową, medyczną i walczyć z fake newsami.
Tak, to była inicjatywa, to jest inicjatywa Instytutu Nauk Medycznych. Ja zostałam poproszona też, żeby do niej dołączyć. Bardzo chętnie do niej dołączam. I właśnie koleżanka, z którą dzisiaj będę opowiadać wieczorem, jest z Instytutu Nauk Medycznych. W ramach grantu, który prowadzę, zaprosiłam ją do współpracy i razem go realizujemy. I właśnie na tym wykładzie tutaj jest akurat dwie osoby z tych dwóch instytutów, które organizują te wykłady, aby popularyzować naukę, aby ludzi w sposób właśnie taki jasny i prosty przedstawiać to, z czym pracujemy lub to, z czym oczywiście co jest związane ze zdrowiem, z czym ludzie się spotykają w różnych takich sytuacjach z życia codziennego, tak, z tego, co bo nas niestety otaczy. Te mity bardziej i mocniej się rozprzestrzeniają niż wiedza naukowa, prawda? Ma pani no takie właśnie, wrażenie? Każdy z nas ma chyba takie, nie wiem, jakieś ukryte pragnienie, żeby coś, nie wiem, jakieś teorie spiskowe gdzieś wydostawać, nie wiem, może nie propagować, ale żeby je odnajdywać i to chyba, nie wiem, takie poszukiwanie skarbu jest, aczkolwiek no niezwiązane niestety z nauką. Pani bada koronawirusy, dostała pani dofinansowanie z Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu Opus 19. Co konkretnie pani bada w ramach tego projektu? Tak, kiedy wybuchła właśnie epidemia, pomyślałam, że napiszę projekt na badanie oddziaływań białka S, to jest właśnie takie kluczowe białko, o którym też opowiemy dzisiaj, tego koronawirusa, z receptorem naszego organizmu, czyli też z takim białkiem, które jest na powierzchniach różnych narządów wewnętrznych, głównie płuc właśnie. Za pomocą takiej techniki, która jest rzadko używana, bo te badania już się toczą w różnych ośrodkach, ale nie spotkałam i mam nadzieję, że jeszcze nikt, chociaż będzie możliwość porównania, jeśli ktoś również tą metodologię, którą ja stosuję, zastosował i chce jak najwięcej informacji wydostać o tych oddziaływaniach i porównać je do właśnie oddziaływań białka S tego starego SARS-a z 2003 roku z tym samym receptorem, bo one oba używają tego samego receptora w naszym organizmie, żeby zobaczyć właśnie jak mutacje, które tam się dokonały, jak te różnice wpływają na te na to oddziaływania, na ten kontakt wirusa z naszym organizmem. No bo te mutacje są coraz groźniejsze dla nas, mam wrażenie. Takie. No niestety jest ich coraz więcej. Czy one w tym najnowszym wariancie, czy one się okażą groźniejsze, to jeszcze on jest dopiero pojawił się w listopadzie, zobaczymy. Natomiast ma pani rację, te, które wcześniej się pojawiały, one już, dlatego że one pojawiały się właśnie w tym białku S, który jest takim kluczowym, one już w niektórych przypadkach miały konsekwencje dla albo szybszego rozprzestrzeniania się, albo większego zagrożenia dla naszego życia, natomiast nie wiemy, czy wszystkie mutacje będą miały takie, może być tak, że w jakiś sposób ten wirus mutuje, że będzie miał mniejszy możliwość rozprzestrzeniania. Ale taka, razie, taka szansa też jest. Na razie mam wrażenie, że wirus rośnie w siłę, bo patrząc na pierwszą falę, chorowali starsi ludzie z chorobami współistniejącymi. Teraz już absolutnie nie ma takiej zasady, chorują także maleńkie dzieci, także noworodki. Tak, coraz więcej Więc stąd moja teoria, że ten wirus jest coraz groźniejszy. Dlaczego on mutuje i dlaczego mutuje w tę stronę? Dlaczego wirusy mutują? Właśnie o mutacjach też opowiemy na dzisiejszym wykładzie. To jest taki szeroki temat. Są to błędy, tak jakby to powiedzieć w jednym, dwóch zdaniach, to są błędy w trakcie przepisywania materiału genetycznego tego wirusa już w naszych komórkach. Więc jak on ma łatwość rozprzestrzeniania się, to też przy tym kopiowaniu tego swojego materiału będą się pojawiały takie błędy. I one potem są właśnie widoczne w białkach tego wirusa, między innymi w białku S. A co można zrobić, żeby zatrzymać mutację koronawirusa i zatrzymać w ogóle rozprzestrzenianie się koronawirusa? Jest jeden prosty sposób. Jest jeden prosty sposób szczepić się, ale jest także też sposób, aby uważać, prawda, na właśnie takie względy bezpieczeństwa w społeczeństwie, które są zalecane. A dlaczego szczepienie zatrzyma mutację koronawirusa? W momencie, kiedy ten wirus nie będzie rozprzestrzeniał się w naszym organizmie i nie będzie kopiował tego materiału, tak tylko jakby na samym początku już choroby zostanie przez nasz układ immunologiczny pokonany, no to w tym momencie to ryzyko błędów w czasie kopiowania znacznie maleje. Szczepionki pojawiają się dla dzieci. Od jutra będzie można szczepić także dzieci. Tutaj też wielu rodziców ma wątpliwości, nawet tych, którzy są zaszczepieni. Czy małemu dziecku, 5-letniemu, 6-letniemu można szczepionkę podać? Ja osobiście nie miałabym wątpliwości
nie chcę nikogo do niczego nakłaniać, to musi być wybór rodziców, tak? Mhm. Natomiast, tak jak pani powiedziała, dzieci chorują. Podparty wiedzą, tak? Podparty pani doświadczeniem naukowym wiedzą. Osobiście nad szczepionkami nie pracuję, ale z tej wiedzy, którą zdobyłam, czytając na właśnie wyniki badań naukowych, czytałam ostatnio testy badań klinicznych na dzieciach, które zostały wykonane, to u tej grupie dzieci 5 do 11 lat, takie przynajmniej jedna ze szczepionek była przetestowana na dziesiątkach tysięcy dzieci, nie było żadnych poważnych skutków ubocznych. W grupie nastolatków już były, tam też bardzo rzadkie, ale zdarzały się jakieś skutki uboczne. Poważne? Takie związane chyba z tą zakrzepicą, tak jak w przypadku dorosłych. Też zdarzało się to, czego ludzie się najbardziej boją, że jeden na 100 tysięcy osób ma jakiś, może wystąpić przypadek zakrzepicy. Tak. Mhm. Tak samo jak po podaniu na przykład heparyny, czy wzięciu tabletek antykoncepcyjnych. Nie tak samo, bo w przypadku podania heparyny takie ryzyko jest 100 razy większe, w przypadku brania tabletek antykoncepcyjnych 500 razy większe. No ale jeżeli ludzie usłyszą, że coś groźnego się dzieje, no to w tym momencie już się boją tą rzecz brać. No. A ryzyko hospitalizacji przy zakażeniu jest jeszcze bardziej prawdopodobne niż wystąpienie jakichkolwiek skutków poszczepionych. Zdecydowanie, prawda? Większe jest ryzyko tych skutków ubocznych, groźnych w przypadku przejścia koronawirusa. Doktor Danuta Witkowska z Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego jest gościem Radio Pole. Pani doktor dzisiaj poprowadzi wykład otwarty online o godzinie 18:00. Na stronie Uniwersytetu Opolskiego będzie można na chwilę przed wykładem znaleźć link do tego, żeby po prostu kliknąć i posłuchać. A o tym, czy będzie można także pytać panią doktor na tym wykładzie, porozmawiamy na radiopole.pl. Zapraszam państwa, żeby się przełączyć na naszą stronę internetową. Pani doktor, no właśnie, to wykład otwarty, ale taki wykład interaktywny troszeczkę, czyli będzie można dopytywać panią o różne rzeczy nas nurtujące? Dopytywać może tak dosłownie nie, natomiast będzie można zadawać pytania na czacie i te pytania zostaną w miarę możliwości, w zależności od tego, ile będzie czasu, na nie będziemy odpowiadały razem z moją koleżanką doktor Agnieszką Rąbel-Bryzek. A spodziewa się pani jakichś pytań? Myślę, że tak, to jest jednak wciąż dużo ludzi już rodzaju pytań. Zmęczonych tym tematem, ale wciąż jeszcze ludzie są głodni wiedzy, głodni takiej rzetelnych wiadomości, więc my staramy się właśnie mówić o rzeczach, które są naprawdę sprawdzone, pewne, rzetelne i myślę, że to wzbudzi na pewno pytania. Prawdopodobnie przypuszczam o te szczepionki, raczej mniej ludzi będzie pytać o samego koronawirusa, aczkolwiek może też. Właśnie powiedziała pani, że te szczepionki są stworzone na materiale genetycznym i ja mam wrażenie, że w ogóle to sformułowanie, że coś jest na materiale genetycznym robione, już wywołuje taki lekki niepokój. Też tak mi się wydaje, właśnie dlatego, że jest to w pewien sposób nowość, bo chociaż prace trwały długo nad tymi szczepionkami, to na po raz pierwszy zostały wypuszczone na rynek i wydaje mi się, że zawsze jest tak, że coś jest nowe i jeszcze to mamy zastosować do naszego organizmu, ma to do czynienia ze zdrowiem, to się tego boimy. No, to jest jakby normalna reakcja, dlatego trzeba wyjaśnić, że te szczepionki są bezpieczne, że to jest materiał genetyczny, który nie wbudowuje się w materiał genetyczny naszego organizmu, który po prostu jest tylko i wyłącznie wycinkiem, w którym jest informacja o tym białku S. To nie jest materiał całego wirusa. Nie ma szans, żeby z niego powstał wirus. No, chcemy też właśnie powiedzieć o takich rzeczach, które ludzi martwią, czy których się boją. I ten wycinek białka S, który dostajemy przyjmując szczepionkę, co on powoduje w naszym organizmie? On powoduje, że nasz organizm zaczyna, znaczy my dostajemy wycinek ten materiału genetycznego i nasz organizm odczytuje informacje z tego materiału i produkuje to białko S. W tym momencie tak na komórki naszego organizmu są zaprojektowane. W tym momencie nasz układ immunologiczny widzi jakieś nowe białko, coś jest nie tak i zaczyna produkować przeciwciała. Te przeciwciała do tego białka zostają zapamiętane w komórkach właśnie układu immunologicznego i w momencie, kiedy wirus wnika do naszego organizmu, to on już ma informację, aha, trzeba walczyć i ta walka jest w tym momencie natychmiastowa. On się dopiero nie zastanawia w przypadku, kiedy ktoś nie jest zaszczepiony, to układ immunologiczny nie wie, co się dzieje, a tutaj już jest przygotowany do walki. I pozwala wirusowi zniszczenie w organizmie siać, tak? A tak organizm już jest po prostu uzbrojony, tak? Tak, jest uzbrojony, ma tą pamięć tego właśnie wirusa w postaci tego białka S, tak? Bo w przypadku szczepionki, powtarzam, nie powstaje w naszym organizmie, nie ma szans powstać cały wirus. No bo też tak ludzie mówią, że wszczepią ci wirusa, jak się zaszczepisz, dostaniesz tego wirusa w rękę, to tak nie
nie jest. Nie. Nie ma na to szans. A inne szczepionki, które są już od lat dostępne na rynku, w jaki sposób są konstruowane? Szczepionki na inne choroby, tak? Jest bardzo dużo strategii. Były szczepionki w postaci osłabionych wirusów, czy na przykład bakterii, takich, które zostały pozbawione czynnika zjadliwości. Były szczepionki bazujące już na gotowych białkach, czyli to, co tutaj produkuje nasz organizm, że ktoś to biotechnologicznie, stosując właśnie metody laboratoryjne, otrzymał takie białko i to białko podawano. No, są przeróżne strategie, które były wcześniej używane i są używane w tych szczepionkach na inne choroby. Mhm. A dlaczego to jest tak, że niektóre szczepionki przyjmiemy raz, niektóre szczepionki wymagają na przykład dwóch dawek i dawki przypominającej. Tak jest, jeżeli chodzi o szczepionki dla dzieci, na przykład przeciwko pneumokokom. To są dwie lub trzy dawki i dawka przypominająca. Zamykamy temat. Tutaj mamy na razie dwie dawki szczepionek, trzecią przypominającą. Już pojawiały się informacje o tym, że prawdopodobnie będzie też konieczna i czwarta dawka. Słyszałam takie informacje, ale słyszałam też dementujące informacje, że większość jednak naukowców uważa, że póki co nie jest to potrzebne. Natomiast nie wiem, tego jeszcze nie sprawdziłam. Wie pani co, wszystko zależy od tego, czy jak organizm reaguje na tą daną szczepionkę, jak długo ta pamięć immunologiczna zostaje. Ja na przykład myślałam, ponieważ raz bierzemy w życiu szczepionkę przeciwko ospie, myślałam, że to jest pamięć na całe życie. Okazuje się, że nie. Po około 20-25 latach ona zanika. I wielu ludzi w wieku dorosłym po raz drugi przechodzi ospa albo po upaścach. Co jeszcze gorsze. Są szczepionki, których właśnie ta pamięć jest jakby, reakcja naszego organizmu daje tą pamięć na wiele, wiele lat, a są takie, które ta pamięć jest krótsza, więc trzeba im przypomnieć temu układowi immunologicznemu, żeby te przeciwciała po prostu doprodukował, czy nie zapomniał. Też nie jestem tutaj immunologiem, nie zajmuję się dokładnie tym. Wiem, że to po prostu zależy od tego, jak długo te przeciwciała są zapamiętane, tak, żeby po prostu potem w momencie, kiedy się spotkamy z prawdziwym zarazkiem, właśnie ta reakcja organizmu była natychmiastowa. Więc czasem są takie dawki przypominające. Czy wiadomo, dlaczego ta odporność po szczepionce po jakimś czasie spada? No tak szczegółowo nie orientuję się, dlaczego. To zależy pewno od tego, jak nasz organizm reaguje na dany, na dany antygen, tak, na daną rzecz w tej szczepionce. Te szczepionki przeciwko koronawirusowi, przeciwko COVID-19, SARS-CoV-2 mamy nowoczesne, na materiale genetycznym, a pewnie pani patrzyła na historię szczepionek w ogóle, kiedy one w ogóle się pojawiły. Jak te pierwsze szczepionki 100 czy 150 czy 200 lat temu wyglądały? Tak, no pierwsze szczepionki to była bodajże szczepionka na ospę prawdziwą, czy to ospę, która powodowała taką znaczną śmiertelność, była bardzo groźna. I nie pamiętam nazwiska w tej chwili odkrywcy, ale wiem, że on zastosował szczepionkę, korzystając z przeciwciał wyprodukowanych przez krowy na podobny szczep ospy i ona dawała jakąś tam właśnie odpowiedź w organizmie, także dawała jakąś ochronę, więc tutaj metody były na początku przeciwne, ale częściowo skuteczne i z czasem tą skuteczność poprawiano i przede wszystkim bezpieczeństwo też. I właśnie my teraz się boimy szczepić, bo mamy nową szczepionkę. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to myślę, że to jest jedna z najbezpieczniejsza, o ile nie najbezpieczniejsza szczepionka, które do tej pory stosowano. Właśnie dlatego, że nie podajemy całego wirusa osłabionego, nie podajemy, czy całej bakterii, bo też tak może być, że nie podajemy rzeczy, które zostały jakby wyhodowane i oczyszczone w laboratorium, co też może jakieś tam zanieczyszczenia, prawda, wprowadzić. Tu mamy tylko i wyłącznie ten gen w otoczce z lipidów, z rzeczy też naturalnych zastosowano. Więcej na temat szczepionek i więcej na temat koronawirusa będzie można usłyszeć dzisiaj na wykładzie otwartym online o godzinie 18. Wtedy pojawi się link na stronie Uniwersytetu Opolskiego, a wykład poprowadzi dr Danuta Witkowska z Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego. Będzie można zadawać pytania. Dziękuję bardzo pani doktor. Dziękuję. Do zobaczenia na wykładzie. Do zobaczenia.